Witamy ponownie. Kontynuujmy naszą rozmowę o tańcu, która się tak ciekawie rozwinęła. Sami o sobie, czyli Wasz zespół, deklaruje, że teatr Wasz dlatego spełnia taką edukacyjną misję, że chcielibyście przygotować widza, który jest słabo w tej dziedzinie wyedukowany, do tego, żeby był jak najbardziej świadomy odbioru tego rodzaju sztuki. Czy właśnie te działania, które podejmujecie, mają to na celu? Tak, jak najbardziej. I tak jak e, mówiliśmy wcześniej, widz jest e, dla nas bardzo ważny. E, a niestety jest tak, że e, tak jak nie do końca rozumiemy e, funkcjonowanie naszych ciał, tak samo nie do końca rozumiemy język ciała. E, ludzie przychodząc na nasze spektakle, czy w ogóle oglądając e, teatry tańca, teatry ruchu, e, boją się, e, nie potrafią. Odbierać tego, co widzą. Myślę, że to jest to oczywiście spowodowane. Boją się patrzeć na, tak, na ciało. Boją, też? Znaczy, nie o to mi chodzi. Boją mhm. się um, nie rozumieć na przykład. Aha. Albo po prostu nie rozumieją i w związku z tym odwracają się od tego, co jest na tej scenie pokazywane. Natomiast my chcemy pokazać i, i też powiedzieć, że, że to nie chodzi o to, żeby zrozumieć, tylko chodzi o to, żeby poczuć żeby zobaczyć, że historie, które opowiadamy na scenie, nie opowiadamy ich w sposób linearny, nie opowiadamy ich fabularnie, ale poprzez obrazy, poprzez skojarzenia, również wywołujemy skojarzenia i obrazy w odbiorcy. I teraz. Jeden spektakl może być odebrany na tysiąc różnych sposobów, każdy może odczytać go zupełnie inaczej i to właśnie o to chodzi, że nie ma jednego modelu, według którego odczytujemy spektakle Teatru Tańca. Działają one na nas wrażeniowo, odnoszą się, odwołują się do różnych zmysłów, ponieważ też posługują się różnymi narzędziami, bazują na różnych środkach, też w różnym stopniu tymi środkami różne spektakle są nasycone. I właśnie chcemy, chcemy trochę dodać odwagi temu widzowi, żeby, żeby nie czuł się taki osamotniony i zagubiony. Nasze pierwsze spektakle, y były bardziej fabularne, właśnie one miały dawać widzowi takie poczucie bezpieczeństwa, natomiast były, wydaje mi się, wielowarstwowe. To znaczy, ktoś mógł odczytać jakąś prostą historię, natomiast ktoś widział w tym, w tym jakąś głębszą opowieść, czy, czy podzielenie się twórcy, artysty z widzem swoimi emocjami, swoimi skojarzeniami, czy właśnie swoimi światami czyli tak naprawdę podejmujecie się pracy u podstaw, no bo to jest bardzo trudne wychować sobie widza. Czyli my też nie chcemy sobie tutaj rościć e, praw do tego, że my tutaj kształcimy e, odbiorców e, teatru tańca, bo tak absolutnie nie jest. My po prostu mamy swoje pewne założenia, które staramy się konsekwentnie realizować, to znaczy nie chcemy działać w oderwaniu. Chcemy działać w rozmowie, w dialogu z widzem i dlatego staramy się też dawać mu pewne podstawy, pewne narzędzia do tego, żeby ten dialog mógł z nami podjąć. I, i, i stąd właśnie taka, e, też taka estetyka naszych spektakli, taka, taka... E, Sto, właśnie myślę, wydaje, wydaje mi się, że właśnie widz w dużym stopniu na te nasze spektakle wpływa. Wiadomo, że to, że to jest w, w 100% wizja twórcy, że to jest wizja choreografa, natomiast język, jakim on przemawia, czy jakich używa słów do, tego, do tej rozmowy, jest oczywiście też spowodowany tym, z kim rozmawia. Tak? Trudno byłoby, żebyśmy my teraz ze sobą rozmawiali mhm. ja po angielsku, a pani po rosyjsku. Mhm, e no, i właśnie szukamy tego wspólnego języka. Tak, bo warto też przypomnieć, że właśnie na dzieło teatralne składa się praca y, tancerzy tak. i praca choreografa. Czy tutaj można uznać, że y, tworzywem dla choreografa jest tancerz? Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Tworzywem do choreografa jest tancerz, są, jest, są jego emocje, jest y, właśnie jego ciało, z którego on tworzy. Tworzy własne e, światy, które również kierują się e, swoimi, często totalnie wymyślonymi prawami. I teraz właśnie my zapraszamy e, do, te, do tego świata widza i staramy mu się te prawa jakoś przedstawić i chcemy, żeby on za nami gdzieś poszedł i żeby. żeby to, co robimy i to, czym się z nim dzielimy, również wywołało w nim jakieś emocje, żeby, żeby, żeby coś z nim zrobiło, żeby go dotknęło, żeby go wzruszyło, żeby go znudziło, żeby go poruszyło.